Witam Was bardzo serdecznie, tu Elizabeth Iron i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Dragon Age 2. Idziemy sobie śladem zadania kolejnego, znaczy tego samego, co skończyliśmy. Musimy tu dorwać tego stado kruków. Antywański obóz, tego oszusta, który nas zrobił, że aha, jakiś tam morderca, bla bla bla, bla bla bla. No właśnie. It really doesn't matter. This time his warden isn't here to protect him. I am thoroughly disappointed. No one fails the crows and lives. Ah, przyszedł. Nuncio. The crows do like that saying, but I am living proof it's a lie. Why they insist on thinking they can kill people like you and the Nawet nie spodziewałam się, że ten Zevran pojawi się nam. Nie pamiętałam tego, albo no, faktycznie pominęłam, chociaż, tak mówię, dawno nie grałam w tego w drugą część. Bo to idioci. Niektórzy nie uczą się na błędach. Zebranie miało cię tu nie być. No. Why didn't you go when you had the chance? And risk a beauty such as yours be marred by a crow dagger? Oh, no. You are nothing but a traitor and a coward, Zevran. You'll die here. O nie, spoko, spoko, Zebran sobie da radę. I już nie żyją. No. O kurde, ale celność. Yes, well. Let's see how that works out for you. Zepsuli go troszeczkę. Ja bym jeszcze może pieska przyzwała. Zostań mi kurde. No chodźcie. Ja mam czterski skill. Anders, wiesz ty co, no już ty mi się kładziesz, weź się uzdrów się chłopie mi. No i leży. Leży. Dobra, trzeba tych pomniejszych. O ile mi pozwolą. Chodź jeszcze ty. No i, a tam, dobra, pójdźmy do tego. Jeśli zdążę. A, Warik sobie sam da radę. Da sobie chłop radę nam. No i znikł. No i czemu wy znikacie? Wkurzacie mnie. Dzięki. Muszę wyssać. No, bigo. Ale wy jesteście wkurzający. Wiedziałam, że w plecy mi się bije. Leczy się. Ty kurde mać, chodź tu. Jeszcze, aha, jeszcze ten, no tak. No, no. Ja myślę, że tamten to był tamten. Nic ci to nie da. A teraz dawać fanty. Czekaj, Zevran. Ale ty miałeś nic. Pogadamy z nim, jak pozbieramy wszystko po drodze, co leży. Bo to taka ostateczność będzie. Tu jeszcze jest jakiś coś. Chodź ty mi. Nie, to chciałam, żebyś mi to otworzył. Chodź, potem cię ulecę i awansuję automatycznie. I kaprób. To siły? Tylko taka trochę, troszkę marna. Szkoda. Dobrze, dajmy sobie te awansy. Nie wiem, czy opłaca mi się w ten pakować siłę. Niech będzie grać ciosów, a wy jesteście automaty. Bo Warikowi nie wiem, czy jeszcze pakować w spryt. Nie pamiętam, ile ten było. Ile było... no te skrzynki. Ewentualnie dam mu automatyczny i... I tyle. Nie, dobra. Dobra, możemy sobie porozmawiać teraz z Zebranem, co tam mi powiesz. Excellent.
Killing my former brothers in arms is oddly satisfying. I've little reward to offer you, champion, but perhaps this will serve as a token of my thanks. It is time to move on, as they say. I have a little war to wage back home, and so little time. Perhaps we'll meet again, champion. Nie mam pojęcia, może. Inezja, pewnie jakiś sztylet mi dał. Tak, oczywiście, że tak. Wynika prób. Jak to wygląda? Chciałabym tylko zobaczyć. No. Mieliśmy ten fortecy. Tak. Dobra, zrobiliśmy sobie zadańko. Nie, to jest zbieractwo, to też nie uzupełniające. No dobra, jak już jesteśmy w tej okolicy, no to trzeba by było może podejść tam do tego, do tej kopalni, co tam się dzieje. Mam nadzieję, że nie smok. Smok. Zróbmy sobie te zadanie poza miastem. Ale bardzo mi tu śmierdzi smokiem. Tak zaś będziesz zbierać śmieci i źle to się skończy. No i gdzie ja mam... W ogóle w inną stronę pokazuję, mam zejść, ale... Place of slavery and necessity. Kirkwall could not have existed without its mines. Nic tu nie. No wszystko płonie, no co mogło innego to zrobić, jak nie smok, no. Kurde mać, no. Ej, smoku, smoku. O nie, mówcie, nie mówcie, że już tu już ten smok jest. Bo wcześniej patrzyliśmy chyba... Aha, bo wy i tak nie widzicie wskaźnika myszki. Wcześniejszy smok był wyżej tam na tym... no tu zaraz jest ta górka, o tu nad głową moją. A na dole wiem, że też był smok. Boję się, że tu jest smok, kuźwa mać, mówiłam. No właśnie. Smok, mogę cię przytulić, ja jestem grzeczna, bądź grzeczny dla mnie też. Kurde mać, będzie jadka. Wielki smok, który mnie zaciuka w 2 sekundy po prostu. O Boże, ja nie znam waszych taktyk. Ciekawe jak mi to pójdzie i za którym razem go zabiję, bo to jest... Tak, żeby on nie ruszał tamtych mi. Ja pamiętam, chyba też próbowałam grać na normalnym poziomie trudności, ale właśnie ten smog mi sprawiał problem. To było złe. Dobra, wy tam stójcie na dystans. Aha, no tak, on ją tam gryzie. No, come on. Anders, mógłbyś tak uleczyć nam naszą panią kapitan straży? No właśnie, on... Nie, we won. Mhm. Marzenie ściętej głowy. On będzie teraz u góry. I spuść. Przyjdą małe smoczki. Spuści nam. Mhm, tak. O. Mógłbyś uleczyć, co? Weźcie tą Avelyn, uleczcie mi. Co jest? Anders, co ty robisz mi? Anders! Kurwa mać, co ty robisz? Inaczej nie mogę powiedzieć.
Uleć mi tanka, kurde. Ile tych smoków tu było? Dużo widzę. Jeszcze są takie małe, zwykłe smoczeo. Potem zejdzie ten smok. Dobra, złaś. Złaś. Trzeba do niego podejść niestety. Z łaski swojej wtedy zejdzie. Dobra, ja sobie uleczę się, ukradnę mu trochę życia. Kogo ty tam, Anders, chciałeś leczyć? Bo chyba nie mnie. Dobra, jakoś to pójdzie, może jakimś cudem. Dobrze, dobrze, ona jest pysznym kąskiem, ja nie. No i zaś ucieka, no tak. I zaś smoczki. Nie wiem, ulecie może Abelin. Pomoże ci. Niestety już są większe, będą te większe smoki. Chodźcie, weźcie ten, ruszmy się może. One same przyjdą, te smoki. Odchodzi, że ten duży smok pluje. No i właśnie. No come on. No kurde, zapomniałam. Anders mi już szedł, no wiecie co, no to zajebiście, kuźba. No, raczej. Wow. No ja też zejdę. Bo trzeba było się skupić na tym większym. Na tym większym najpierw. Mówiłam, to mi zawsze przyprawiało ból głowy. W cudzysłowie. Mech. A z tego co pamiętam, zawsze ta ostatnia, chyba ostatnia zbroja dropiła z tego smoka. Bo w jedynce wiem, że z tym większym smokiem, jak się tam walczyło, to można, nie trzeba było z nim walczyć, można go było zostawić. A tu niestety do zadania, jak chcecie wszystkie poboczne zrobić, to musicie z nim walczyć. Anders, mógłbyś tam uleczyć. Ale ty jesteś nieogar. Człowieku, proszę cię. No i oczywiście. Tylko nie pamiętam, w jakim najlepszym miejscu trzymać. Gdzie lecicie? Żeby on nie pluł. Dobra, stoi tyłem. Może nie będzie. Może. Nie, obróci się przecież, co tym? No i tak, pluje, więc... No, bicie. Super. No nic, tu musimy ten
No nie będę przecież specjalnie tylko dla tej walki obniżać. Chyba, że już naprawdę się tak bardzo wkurzę, to obniżę ten poziom trudności, o ile się da coś takiego zrobić. Żeby dla tego smoka sobie... Ale nie sądzę chyba, że jest taka opcja. Dobra, bo musimy do niego zejść, bo on będzie siedział i pluł. Nie, bo jeszcze tu są jakieś smoki małe, zostały. To było najbardziej wkurzające. Chociaż, jak widzicie, on też sobie swoje zranił. Łaś, kuźwa. No, wy też tak możecie, no. Mhm. Mój piesek nie ma już pieska, co? No nic, no trzeba się rozprawić szybko z tym większym smokiem, nie tym małym, co ten, te małe spoko. Anders, a gdzie wy, co wy kuźwa tu stoicie? Co wy chcecie od życia? Chyba w pindzil dostać, co? Coś mi się zdaje. No Varric ledwo... A wiesz, to się ulecz mi, proszę. I pazurem, jebs. Wolałabym się też ulecieć. Umiejętność zostawię na potem sobie. Zaś to... Weź, że mi zostaw Evelyn. Jezus Maryja, no i zejdzie mi tank, no, który bardzo by mi się przydał. No i pa. Szkoda, że wskrzesić się nie da. Może Mac ma taką umiejętność któryś. Dobra, trzeba utrzymać. Resztę drużyny, bo to będzie zło. Dobra, ja się biorę za tego większego. Vari, gdzie mi stoisz, kuźwa, w ogniu? Wiesz ty co? No, będzie ciężko. Kogo ty w ogóle uzdrowiłeś, Anders? Co? Powiedz ty mi, chłopie. Nie chcę, żeby mnie ten... Varric, wpieniasz mnie, człowieku. W ogóle nie jesteś człowiekiem, ale to jest szczegół. Czekajcie, wparuję tu i mu pomogę trochę. No, moja cheaterska umiejętność dookoła mnie. No! No kuźwa, co jest? Wow, ale wyżrecie. No, dzięki. Ale wy kurde, gryziecie. Dobrze, że mogę... No widzę, że to idzie bardzo beznadziejnie. Dobra, ja mogę potańczyć z nimi tu ten... No, bijcie tego smoka, ten, bo on jest jakiś taki dezorientowany. Dobra. Masz coś do leczenia? Dropłeś? Pieniądze i śmieci. Dobra. Bo trzeba tam podlecieć. Złaś, nie pamiętam, ile jeszcze razy tak będę musiała z nim się pobawić. Ale odsuńcie się mi! Wy jesteście, kurde, na odległość bijecie, a nie... bliska, no wiesz co... Już odsuniecie mi się? Tłumacz tanka, bigo. No, ogłuszenie, oczywiście, że tak. Boże drogi. Wydaje mi się, że jeszcze raz będziemy myśleli, że przyjdą dwa takie duże. Znaczy duże, jak duże. Nie takie mini smoczki, tylko takie... Kogo by tam... Zostaw ty mi Andersa. Anders, odsuń się. Aha, pieska już nie mam, co widzę. Znowu, tak, ostatni raz. Czy ja wytrzymię?
Chodźcie, chodźcie. Nie, nie, on nie ten. Dobra, no zajmijmy się tą. Odejdźcie stamtąd, kurde mać. Tu mi proszę bić. Niech one se przyjdą. No, o, o. Chodź, chodź, chodź. No, a ty, a weźcie się odsuńcie. Uciekajcie, bo on leci na ciebie, Anders. On leci na ciebie. Wpadł ci w oko. Gdzie? Chodź tu. Chodź tu. O kurde mać. Anders uzdrawia, ale chłopie nie, musisz uciekać. Ty też. Nie, myślałam, że dwóch będzie tych. No nie, no muszę ich uleczyć, wiecie co. To jest ten etap frustrujący dla mnie. Zazwyczaj. No, na mnie się skup. Dobra, piesek, chodź. Jednak... Oho, przyleciał, no właśnie. Kurde mać. Szybko trzeba tego ubić. Trzymajcie się tam, panowie. Ja już tu kończę swoją robotę. No! No! Ej, Warik! Warik! Warik, Warik, spierdzielaj. Na przykład tam. Wolałabym cię mieć chociaż. Ja też idę, ja też idę. Chodź tu, tu jest godny przeciwnik. Ja. No i tak lecą. O, skupił się na mnie. Unikłam. Uleczę się. Powinien sobie dać, tam są te małe smoczki. Jak myślicie, powinien sobie dać radę tam Warik? A tu patrzymy, Warik leży za sekundę. Wow, długa walka ze smokiem, co? Bywa, no niestety, nic na to nie poradzę. Ja wiedziałam, że prędzej czy później do tego dojdzie. Więc lepiej późno niż później? Lepiej teraz niż później? Jakoś tak. Dobra. Ej, ale weź nie stójcie tam. Hej, 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 hej. Weźcie, ruszcie tyłki swoje. Dobra, teraz powinien smok dednąć mi. Złaś. Barikże, no kur... Anders, weź rusz dupę. Biegnij za mną. Złaś, debilu. Spoko, ja tak mogę biegać. Anders będzie cię ten... na odległość. Tylko zostaw mi Andersa. Zostaw mi maga, który może mnie uleczyć w razie W. Tu jestem. Aha. Dobra, prawie że jestem. Ledwo żyję. No nic, no muszę, no. Mam nadzieję, że to ostatnia już rundka. Gdzie ty? Aha, bo on sobie zeskakuje. Przeskakuje sobie. Chodź, 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 Anders. Chodź, 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 chodź za mną. Chodź za... Chodź za mną. Aha, musi. Dobra, ja tak mogę się kręcić. Anders się i tak będzie atakował. Tylko nie ogonem. On może ogonem. Spoko. O Boże. Uleczę się. Stój tam, Anders. Stój. Ja sobie dam radę. Chyba. Tu dead. Weź mnie nie... Drap, kuzi. Ja tak potrafię zginąć w najbardziej ten... w takim momencie, prawie przy końcówce walki.
Dlaczego tak? Dlatego tak tańcuję z nim. No, no super, ledwo żyję. Piesek, potankuj trochę, zanim będę mieć możliwość leczenia. No właśnie, on plu... O, dzięki! Tylko pieska mi zjedli. Został mi Andersa. No, super. Spoko, dasz radę. Pieska zaraz przyzwiemy. No, strasznie wkurzające. Smok mnie ogłuszył. Chciałam jego ogłuszyć. Dobra, uciek. Co mi Andersa bije? Zostaw mi go. Piesek, chodź, przydasz mi się. Na co ty ziejesz? Wkurzony jesteś, wiem. Nie. No i tak mnie musiał ogłuszyć. A niestety, zachciało mi się normalnego poziomu trudności, jak to ja. Ale damy radę. Ja już prawie końcówka. No niestety, trzeba z nim potańcować, no co zrobię, no. No, jeszcze troszeczkę mu zostało. No i już. Już? Aha, no tak, jeszcze końcówka jeszcze będzie musiał się ustawić w tym miejscu akurat. No to też będzie taka scenka. A nie, ten przycisk. No właśnie, taka scenka. Dawaj zbroję moją. Tą, którą noszę zawsze na końcu gry. Aj, Boziu. No i co dropłeś? Mocza krew. No i kafar też ma. Broń, co też mniej więcej na końcu noszę. A zbroja? Dostaniemy zbroję? Tak. Tak, dostaniemy. Do magii? Do Fenrisa. No i to jest ta zbroja, co zazwyczaj noszę ją na końcu. Ta chyba z tego, promowana, znaczy... Promowana. No ta, co jest tam, jak wybieracie klasę i postać. Klasę, nie postać. To właśnie ta zbroja jest. Ta końcowa to jest ta zbroja. Dobra, jak tam ten kafar? No właśnie, ten młot taki. Bardzo mnie ciekawi, czy coś fajnego faktycznie będzie na ten... W tym drugim dodatku jakaś inna zbroja. Fajnie by było, no. Ale nie wiem, bo tak jak mówię. Jeszcze coś tu jest. Dobrze, że zrobiłam to teraz niż potem. Chociaż ja wiem, czy potem też by było źle to robić. Dobra, bo wy tam jesteście potentegowani trochę. Macie, leczcie się. Dobrze, zrobiliśmy to. Wow, nie było tak źle. Pierwszy raz skończyłam tego smoka na normalnym poziomie, bo tak to na łatwym zazwyczaj go biłam. O, żeś w kopalni to było górne miasto, co? Oddajmy je przy okazji, jak już. Nie ma smoka. Ile jeszcze smoków będziecie mieć? I'm thinking of switching to romances. Nothing? Not even a foreboding frown? I am content. Write what you will. Well, that certainly takes the fun out of it.
Contentment in the barracks? We'll pay to hear that shit. Then I should have thought of it years ago. Dobra. A dragon attacked your mine. Everyone is dead. Dear Maker, what of my equipment? Did it seem salvageable? Ty solubny draniu, nie ma jak priorytety, no. Wszystko spłonęło. The dragon scorched every last cart and shovel. Oh, my heart. So many years of investment. I am ruined. No ja też, i co? I'm sorry, champion. I appreciate your help, but I sank all my coin into that rotten mine. I have nothing left to pay you. Nie zrobiłam tego dla pieniędzy. I slew the dragon to protect the city. I need no coin from you. A jump bloody dog lord. Co? Dobrze, może posprzedajmy śmieci. Dobra, co my mamy? Jakieś takie zwykłe pierścienie. Ozdobne, nie chcę tego. Miecz Kunari masz? Maria. No nic, no. Resztę muszę pochować, ten. A te zbroje posprzedaję, bo to są zwykłe zbroje. Wszystkie takie same, tylko te statystyki się zmieniają. Tu macie do ataku, do obrony. No i chyba tyle. No i takie te, o. Dobrze. Sio, co jeszcze pójdziemy sobie pogadać? Jest tu w ogóle ktoś, coś, jakieś zadanie, ktoś, coś, co to jest? Zaginione miecze? Już wszystkie mam? Ile tych w ogóle mieczy było? Chyba ze dwa podnieśliśmy, chyba. I kupiliśmy tu jeden. Chyba, że to było razem ten. Zobaczmy, co mi powie. Have you located any Kunari blades? No. This is what I found. Do you require gold for this task? Nie chcę. I'm not doing this for the money. Very well. No i tak jeszcze, te nie wszystkie są pewnie. No właśnie. Dobrze, może... aha, zadanie zielarza, coś chcę. Aha, gruczoł ogniowy smoka. Właśnie żeśmy podnieśli, więc może pójdźmy do niego, bo żeśmy dostali ze smoka coś. No nie? Więc to podejdziemy, pogadamy i oddamy je to zadanie zaraz. To, co lubię najbardziej, takie zadania. Właśnie gdzieś tam zebrać coś i po oddać sekundę. Ale skąd ty to masz? Ile czasu ty to nosisz w tej torbie? Całe dnie i noce. A to co zaś? Ale ja nie chcę, ja chcę tu. nie możesz tu. Gdzie jest ten zielarz? On był po którejś ze stron. On był tu. Tu był ty. Co? Did she jump you? Did you swear eternal vows of love, or is this just a physical thing? I don't see how that's any of your business. Fine, but if you don't tell me, I'm just going to have to make. O kurde. Ale Romasidło napisze, że o Jezus Maria. Dobra, tu jest ten. Ja cię pamiętam. Welcome back, my friend. My store has never been better stocked, thanks to you. Ale potrzebuję coś jeszcze. Although I have nothing else for you to find. You're quite welcome to bring back any rare specimens you may come across. I'd be more than happy to craft something just for you. It's the least I can do for the champion of Kirkwall. No dzięki, ale chyba zadanie chciał. Co jest? Ogniowy smoka do katowni. Nie chcesz? No przecież tak ci zepsułam zadanie. Zepsułam zadanie. O, miksturę masz leczenia. Niem. To masz za sztukę? 32 te? Tak, za sztukę. Czemu nie? O, ochronę życia. Nie. Ale czemu? Zepsuło mi się zadanie.
Ale no właśnie. No, na poziomie normalnym trudności. Proszę, nie dał mi wyboru. Możesz go wykorzystać? No właśnie. Runę jakąś, co? Ale ja nie wiem, czy mam miejsce w mojej nowej broni. A może jakąś broń? Hełm? Cokolwiek? Ząb? Aha, no tak, pamiętam, też było właśnie broń. Chyba to była dwuręczna, ten ząb. Ząb? Co to było? Ślepa jest. nie, co to było? Co żeśmy... Ząb. Ząb, nie widzę ząb. Ząb, czy ty jesteś... Aha, ty jesteś amulet ząb. Odporności na ogień. Do wszystkich atrybutów, do żywota... ktoś chce jakiś? Ma ktoś gorszy amulet? Taki, o, na przykład taki. Tylko ty masz do ataku, dasz szansę na ten. Może mam coś lepszego dla ciebie. Jakie pierścienie ty masz? Kobieto. Proszę, patrz, jakie mam ładne rzeczy dla ciebie. Będziesz miała lepsze obrażenia. Dobra, jej dam też ten pierścień. A to wszystko posprzedaję. Mogę? Mogę. Te. I te. Dobra. Dobrze, wiecie co, skończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku co my mamy? No, pójdziemy może do Gamlena, potem odwiedzimy naszych towarzyszy, co tam chcą zaś ciekawego. Meryl mnie wyrzuci z kilometra, jak mnie zobaczy, ale to jest mały szczegół. I zobaczymy, czy udało jej się ten lustro naprawić. Mech, nie pamiętam, wiem, że... A, zresztą nie będę mówić. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Było bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Dragon Age 2. Dzięki, cześć.